W weekend 4 i 5 listopada w Małej Hali Spodka w Katowicach odbyły się Mistrzostwa Polski w Jiu-Jitsu. W najbardziej prestiżowych zawodach organizowanych przez Polski Związek Jiu-Jitsu Sportowego udział wzięło prawie 600 zawodników z ponad 70 klubów z całej Polski. W morderczym, trwającym 2 dni turnieju świetnie spisali się zawodnicy klubu sportów walki Satori Jaworzno, prowadzeni przez trenerów Patryka Urbana, Krzysztofa Srokę, Bartosza Machnę, Dawida Kajdego oraz Marka Taraburę, którzy w konkurencjach Fighting oraz Nevada zdobyli 22 medale. Za nami 2 bardzo mocne miesiące startów. We wrześniu Puchar Świata w Jiu-Jitsu w Czarnogórze, z którego wróciliśmy z 1 złotym, z 2 srebrnymi oraz 2 brązowymi medalami. W październiku Mistrzostwa Świata Judokata w Abu Dhabi, w których 2 pary z Jaworzna zajęły kolejno 6 i 7 miejsca w eliminacjach. Natomiast ostatni turniej, już listopadowy, Mistrzostwa Polski w Jiu-Jitsu, w którym walczyliśmy w sumie 13 złotych medali, zajmując 3 miejsce w klasyfikacji drużynowej. W najmłodszej grupie wiekowych kandydatów U12 i młodzików U14 świetnie zaprezentowali się Paulina Białka, Alicja Surowiak oraz Nikodem Łukajczyk, zdobywając złote medale. 2 miejsce zajęli Adam Łąka i Oliwia Bączek. Na 3 i 5 lokacie uplasowali się kolejno Miłosz Królczyk oraz Iga Lorek. Dobrze zaprezentowali się juniorzy U16, U18, młodzieżowcy U21 oraz seniorzy, którzy stoczyli niezwykle wyrównane boje, walcząc z krajową czołówką. Pierwsze miejsca wywalczyli Adela Niciarz, Hanna Kałuża, Ewa Szadowska oraz Krzysztof Kopytek. 2 lokatę zajął Szymon Kałuża. Brązowe medale zdobyli Karol Durlak i Szymon Łąka, natomiast Kamil Durlak zajął 5 lokatę. Na mistrzostwach stoczyłem 4 walki. Każda na swój sposób była jakoś tam wymagająca. No ale że mam dobry skład z wieloletnim doświadczeniem, także obraliśmy jakąś tam taktykę pod każdego zawodnika, bo też trenerzy znali tych zawodników gdzieś tam z wyjazdów, z zawodów. No i udało się zdobyć złoto. Najtrudniejsza w walkach była chyba ta pierwsza. Udało się zrewanżować aktualnemu, no już byłemu mistrzowi Polski, z którym przegrałem rok temu. Także no, ta walka była chyba najbardziej wymagająca. To mój 3 start w jiu-jitsu. Pierwszy były Mistrzostwa Śląska, później rok temu były Mistrzostwa Polski pierwsze, a w tym roku się udało zdobyć złoto. Przy okazji głównych zawodów w sobotę 4 listopada rozegrany został turniej młodych mistrzów. Najmłodsi zawodnicy klubu dzielnie stawiali czoła swoim przeciwnikom. Rywalizację ze złotymi medalami ukończyli Amelia Wstenholz, Magdalena Poniatowska, Aleksandra Surowiak, Maciej Gałęziak oraz Tymoteusz Czerwonka. 2 miejsce zajął Filip Walicki i Nikola Jasińska. Z brązowym medalem rywalizację zakończył Kuba Poniatowski. Wspaniały sukces jaworznickiego klubu nie byłby możliwy bez wsparcia trenerów obecnych przy macie, a także szkoleniowców pomagających w przygotowaniach, Darii Osieckiej oraz Anny Woźniak, odpowiedzialnej za trening mentalny zawodników. Starty w zawodach odbyły się w ramach zadania Jiu-Jitsu i Judo Trening czyni mistrzem, wspieranego przez Urząd Miasta Jaworzna oraz programu Klub 2023, wspieranego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Najbliższe plany to 2 turnieje w grudniu. Pierwszy to Puchar Polski Judokata, który odbędzie się w Jaworznie. Natomiast w planach jest jeszcze Puchar Polski w Jiu-Jitsu, który będzie w Katowicach.